Kochani, tak wyglądam z rana. Masakra. Muszę wam opowiedzieć historię życia. Wczoraj zasnęłam tutaj na tym fotelu, jak montowałam dla was vlogmas 9. 9, tak. Dzisiaj będzie vlogmas 10. I mówię, nie, no po co ja się tak męczę? Przecież ja zawsze dla was vlogmasy wrzucam o 17 czasu polskiego, a tutaj u mnie jest wtedy 11. Jest 10:18. Film mi się przetwarza i jeszcze musi mi się załadować na YouTube, więc sądzę, że pewnie będzie troszeczkę później niż zazwyczaj, ale powiem wam, że jak się przebudziłam tu na tym fotelu, to ja mówię, Jezu, idę spać. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło w ogóle. Strasznie mi się chciało spać. Ja się w ogóle, słuchajcie, przestawiłam, bo ja już od jakiegoś czasu chodzę bardzo wcześnie spać. Kiedyś bardzo mocno zarywałam nocki przy montażu właśnie vlogów dla was, a teraz staram się wszystko robić w ciągu dnia, jak cała moja rodzinka jest poza domem, czyli Marek jest w pracy, dzieciaki są w szkole i wtedy wszystko sobie robię w ciągu dnia, jak taki, wiecie, normalny dzień w pracy i później wieczorem mam dla nich. No niestety przy vlogmasie jest to awykonalne, bo ja już teraz przeszłam na taki, wiecie, jakby tryb rzeczywisty we vlogmasie, no bo wiecie, że parę filmów miałam nagranych wcześniej, więc było mi łatwiej to wszystko ogarnąć, a teraz już z dnia na dzień nagrywam, więc cały dzień muszę dla was nagrać materiał i później go właśnie wieczorkiem złożyć. Ale to nic, kochani. Witam się z wami we vlogmasie 10. Zaczynamy ten piękny dzień. Mamy sobotę. No i co? Ja właśnie czekam, aż się zrenderuje film. I Kacperek już nie śpi. Wikusia jeszcze śpi po baletach wczorajszych. Więc idę robić śniadanko. Mam taki bajzel w kuchni, słuchajcie, bo tak jak mi się ostatnio codziennie udawało załadować tą zmywarkę, to niestety wczoraj już nie dałam rady. Zawsze robi to Marek. Odciążam go, bo Marek po budowie teraz wraca bardzo późno, więc już mówię, dobra, ta zmywarka, to wiecie, 2 minuty roboty. No, więc nie zrobiłam tego wczoraj, więc idę teraz ogarnąć kuchnię i ogarnąć śniadanie. Zdrowie na budowie, słuchajcie, kupiłem chłopakom kawę i kawę i donaty, więc przyjechali, robią w sobotę od wczesnych godzin, więc czemu nie? A więc taki szybki update u nas na budowie, dalej chłopaki kończą, prawda, instalować klimatyzację. Jeden z moich chłopaków jest, tam musimy poprawić trochę i przygotować dla... Właśnie SMS-a dostałem, sorry. Przygotować dla hydraulików, bo w poniedziałek wchodzą i po prostu muszą mieć to zrobione. No i co? A ja będę dalej kontynuował instalacje, prawda, drzwi i innych tam zewnętrznych i innych rzeczy. Mojego brata dzisiaj nie ma, bo mój brat inne tam miał rzeczy, ma rzeczy do zrobienia, więc ja z tym jednym chłopakiem, z tym Janem, będziemy kontynuować. W przyszłym tygodniu wchodzą hydraulicy i elektrycy. Ja tam trochę pozmieniałem, także pan od klimatyzacji nie jest za bardzo zadowolony z tego powodu, no ale stwierdziłem, że kurczę, jeżeli teraz nie zmienię, to później będę tego żałował do końca, bo będzie mnie to kosztowało dużo, dużo więcej niż teraz. Teraz to jest mała, prawda, poprawka, a później by był to big deal, żeby to zrobić. Prawda, w pralni musimy trochę przesunąć pralkę i suszarkę, a to automatycznie ta cała wentylacja, to wszystko ma, będzie szło, będzie musiało być przesunięte, także hydraulik będzie musiał przesunąć i mój gość właśnie od klimatyzacji będzie musiał poprzesuwać parę rzeczy. Jest jak jest, lepiej teraz niż później, próć ściany,
prawda, wchodzić na poddasze, gdzie kurczę, wszystko jest nie ten, pruć sufity. Także teraz jest na to właśnie czas, żeby to zrobić. Mieli być też, prawda, dzisiaj chłopaki od stelaży, bo tam parę rzeczy trzeba poprawić i parę rzeczy jeszcze dodałem, no ale samochód im się popsuł i będą jutro o 10. Ja jadę robić dalej, bo kawę, prawda, przy okazji zatrzymałem się po tą kawę, a musiałem w ogóle pojechać do sklepu, tam kupić parę rzeczy, właśnie do sklepu tego, do Home Depot, żeby pokupić parę rzeczy, bo się okazało, że nie mam albo zapomniałem z domu. A teraz pojechać do domu to jest wyprawa. Więc łatwiej i taniej jest, prawda, jechać i kupić, niż pojechać do domu, zabrać i przyjechać z powrotem. No dobra, ja jadę dalej, pewnie Ania później przyjedzie, wam też dogra, a jak się coś będzie ciekawego działo, to jeszcze wam nagram. I co? Do później. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Making our Christmas memories. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać mojej nowej kuchni, naprawdę. Ta niby nie jest zła, ale w porównaniu z tą nową, to jest... Ta jest dużo mniej funkcjonalna i to jest taka kuchnia dobra dla osób, które w tej kuchni nie gotują. Ma mało tak naprawdę miejsca do przechowywania i no mówię, jest tak, ma złe takie rozmieszczenia różne, więc ale już niedługo. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun. Zobaczcie, zostało mi pudełko po tych fajnych ciastkach. I przełożę sobie tutaj, jak kupiłam takie ciasteczka, gingerbread man. I tu mam trochę, i tu mam trochę, więc sobie wszystkie przełożę do jednego pudełka. A tutaj kupiłam nowe ciastka dla Marka, bo Marek je bardzo lubi. I te wygrywają Cichą Noc. Może to już wiecie, ale Cicha Noc to jest ponoć jedyna kolęda, która jest we wszystkich językach przetłumaczona i wszędzie jest grana przed świętami i święta. Więc taka fajna ciekawostka. Dajcie znać, czy o niej widzieliście. Robię typowo amerykańskie śniadanie. Czyli ziemniaczki, boczek i zaraz będą jeszcze jajka. Wiki, jak śniadanie? Dobrze. Też chcesz się pokazać na vlogu? Nocio, 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 nocio. Byś chciała też takie śniadanie, nie? No pewnie. Nie martwcie się, Oreo też śniadanko dostała. Jak widać, bardzo jej smakuje. Panie, jak widzicie, jesteśmy w parku.
były całkiem inne plany. Mieliśmy sobie pojechać na hulajnogi do takiego parku, takiego mini miasteczka jakby dla dzieciaków. Bardzo fajna atrakcja, ale jeszcze może pojedziemy w tygodniu, bo dzisiaj jest tam jakaś impreza. Jest tysiące ludzi, są wystawione jakieś tam chyba festyn, wiecie co jest i... stoiska, o to mi chodziło, że jest mnóstwo stoisk, bardzo dużo ludzi, nawet nie można było tam zaparkować i kawałek żeśmy się przyjechali tutaj obok zaraz, fajny park z placem zabaw, też możemy pójść na hulajnogi i się przejść, jest bardzo fajna pogoda, więc musimy to przełożyć po prostu na za tydzień, bo w weekendy to zawsze, wiecie, wszędzie w takich miejscach jest teraz pełno ludzi, jak to przed świętami bywa, ale to, co kocham, w święta, w okresie świątecznym, w grudniu, na Florydzie, to, że pogoda jest taka idealna, słuchajcie, naprawdę jest super. Troszkę się nam ociepliło, ale nie jakoś strasznie mocno. Można być spokojnie, czy w długich, czy w krótkich spodenkach, jest idealnie. Tutaj macie akurat boisko do futbolu amerykańskiego. Widzicie? Na takim zwykłym placu zabaw tu jest od groma takich boisk wszędzie. Mój tata się zawsze tym zachwycał, że takie mają piękne boiska, czy to na terenie szkoły, czy nawet na takim placu zabaw. Można wszędzie grać na bardzo wysokim poziomie. A zobaczcie, a tutaj gniazdo mają zielone papugi. Nie wiem, pamiętacie historię, kiedyś Marek wam opowiadał, dlaczego one tutaj mieszkają tak na wolności, bo zazwyczaj się je widuje w zoo, bo przy huraganie, wiecie, kiedyś one pouciekały i teraz mieszkają sobie na Florydzie tutaj w wolności. Tu jest jedno gniazdo, tu jest drugie, trzecie i czwarte. I tam poleciały, o! I tu są, zobaczcie, lecą. Ale czad. Idziemy zjeść do bufetu. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w bufecie. Jak widzicie, mnóstwo jedzenia. Tu się wchodzi, płaci się jedną cenę i się je ile chce. Mamy tutaj różne zupy. Nawet jest miso, więc pycha. Tutaj mamy desery, tam mamy kuchnię na żywo, tam gotują normalnie nam. Owoce, jak widzicie. Tutaj mamy sajgonki, pierożki, krewetki w cieście. W tempurze kurczak, pizzę, tutaj mamy różne na ciepło mięso, paluszki krabowe, krewetki, chleby, żeberka, a tutaj mamy różne rodzaje ryżu, makaronów, widzicie, jest tego strasznie dużo. Na wszystkie nasze osoby, dwójka dorosłych i trójka dzieci, niecałe 50 dolarów zapłacimy. Zobaczcie, jakie krewetki fajne. Naprawdę, nawet kraba możemy sobie zjeść. Możemy też zrobić sałatkę. Tutaj możemy sobie wybrać, co chcemy, żeby nam usmażyli na grillu. Tutaj mamy takie wszystkie oliwki, buraczki. A tutaj, zobaczcie, możemy sobie surowe krewetki zjeść. Małże i od groma sushi do wyboru, do koloru. Tak właśnie wygląda w Stanach sushi, ale powiem wam, że to w Polsce jest dużo, dużo lepsze, przynajmniej mi bardziej smakuje. Sosy, sałatki również i od groma deserów, zobaczcie, ile tego wszystkiego. Wika w końcu je kraba, co? Tylko gdzie jesz kraba, tutaj? No. Ja zaczynam od sushi. A wy od czego zaczynacie? Ja od sushi też. Ja od klasy.
baba. Odkrała. Jadłeś sushi? Nie. Nie? Ale będziesz jadł, nie? Tak. Dobra. Ja jadłam jedną. Sushi. Jak, Mikuś? Dobrze, tego nie chcę to. Krewetka słaba, krab dobry, tak? No, krab bardzo dobry. No to sprawdź. Środka, co ci smakuje? Makaronik? My już wracamy do domu i uwielbiam amerykańskie osiedla. Ile oni mają zawsze dekoracji. Zobaczcie. Ja przy nich to wysiadam normalnie. Niesamowici są. Proszę bardzo. Marek wrócił. Jestem strudzony dzisiaj troszeczkę. Ale ja mówię Markowi, że tak ładnie wygląda. Marek zawsze jak tak ciężko powracuje, to tak ładnie wygląda na buzi wszędzie. A pośpisz do 10:00 i no. Jak Sharpay, nie? No. No dobra, to dzisiaj... Cześć, 9:00? Dzisiaj 9:00. Ta nie, czy 10:00? 9:00, bo wczoraj w rozwiązę otworzyłem 8:00. Nie, a nie 9:00? Tak, to jest 9:00. A, no dobra. Czyli ja za dużo otwieram w kalendarzu adwentowym. Bo już dzisiaj 10:00 będę otwierać. Tak? Ja nie wiem, coś się rozpędziłam. Cholera wie co to. Chcesz odważyć jeszcze jedno? No to otwórz sobie już 10:00. Bo to i tak będzie 10 vlog, tak jakby. Tak? No tak? Bo dzisiaj puściłam 9:00? 9:00 dzisiaj puściłam. No, no to 10:00. No dobra. Dobra, 10:00. O, będzie samochód. O! Jest fura? Jest fura. Ale jaka? Jakaś wyścigowa. Fajna czy niefajna? Nie wiem, dlaczego to jest. No też nie wiem właśnie. Wiesz, że niektórzy pisali, no, że to jest kalendarz adwentowy z zeszłego roku. Hot Serio? Wheels, tak. I że... W tym roku jest lepszy? Nie, że dla dzieci kupowali, nie? Dla synów. Dla dzieci? Mhm. No. I ten, i mówiły dziewczyny, że właśnie niektóre te plastiki beznadziejne, że nie wiadomo nawet do czego to było. Serio? Jakby co tu jest napisane? Hot Wheels. Nie no, do czegoś to musi być, bo to jest, wiesz... Najgorsze, że wiesz, nie ma takiego instrukcji obsługi, no, nie? Nie ma w ogóle opisu takiego. Tutaj tylko masz jakieś te... No jest, patrz. A nie, jest. No zobacz, jest wszystko, kurde, za... Zobacz. A, to masz do tych reniferków. No. To wchodzi tu. No to weź, tam masz te dwa reniferki, co już wylosowałeś. Weź to zamontuj. To czekaj, czekaj. Chciałam powiedzieć Kasper, Marek jak mały taki chłopczyk. Tu, tu, ru, tu, bawię o, się czekaj. Teraz. Tu, ru, ru. No nie, kurde, czekaj. Pokaż mi. Tak, to są te twoje dwa, bo Kasper miał jeden. Okej, czekaj. A wiekowo kalendarz jest na jaki wiek? 8? Nie szkodzi. To tak jak ten, tak jak David Beckham też układa, kurde, Lego. I ta Wiktoria się z niego śmieje, że wie, że ty masz prawie 50 lat. No. No i? Tak, a ty masz prawie 40 coś. No. Zajebiste, co? Bardzo fajne. Teraz tak. To jest tu do tego. Jingle bell, jingle bells. To jest do tego. Drift na śniegu. No. Drzt. Gites. No to dobra. By było na tyle. No. Jak podoba się? Podoba się. No hejka kochani, jak tam? Siemacie. Sprawdzam nowy obiektyw, bo co? Dzisiaj spadła mi kamera. Chcielibyście to widzieć. Płakałam. Bo już nie powiem, ile te obiektywy wszystkie kosztują, ale to nie chodzi już nawet o koszty, chodzi o sam fakt, że wiecie, no tym się pracuje, chce się mieć fajną jakość, dobrą jakość. I taki ząk. No ale nic. Właśnie sprawdzam tym obiektywem, jaka jakość i zaraz muszę wymienić i sprawdzić kolejnym. No chyba nie widzę różnicy w jakości. Nie? Ale w ciężkości, bo ten jest ogromny, ten obiektyw, a tamten... No nie wiem, muszę to sprawdzić, wiesz, na komputerze, jak to będzie, ale mi się wydaje, że jest bardzo podobnie i kolorystyka i wszystko, a byłoby mi przynajmniej przy vlogmasie teraz dużo łatwiej nagrywać tym mniejszym. No to, to, no to...
Dajcie znać, czy wy widzicie różnicę w jakości, bo to wszystko dla was. Jeszcze testujemy nocne nagrywki. Jak ostrość i w ogóle. Tylko wiesz, ja teraz przyciemniłam bardzo, nie? Wiesz co, jedynie zauważyłam, że jak najeżdżałam tutaj na lampki, to no, tam była taka poświata. Nie wiem, czy to później będzie widać w wideo. A tutaj tej poświaty nie ma, nie? To jest perfekcyjne, nie? Tak. Wiesz, to ten obiektyw, on ci daje, kurde, bardzo dużo światła. No jaki ty jesteś perfekcyjny. No jestem. Wiesz co, albo wiesz co zrobić? No. W ciągu dnia nagrywać tym mniejszym, że łatwiej mi jak gdzieś tam jeżdżę, no to coś. Można, ale wiesz, ale trzeba będzie wziąć, żeby go do naprawy oddać, tak, żeby wymienili ten, nie? A po prostu tym, wiesz, pójdę na przykład na spacer po osiedlu, lampki pooglądać. Wiesz, pojedziemy, jak pojedziemy do Megi, to ja bym wziął oba, nie? No oczywiście, że tak, to wtedy tak. No bo tam będziemy jeździć w takie miejsca, wiesz, w nocy, no, nie? Na światełka, nie, Orio? To będziesz z Lejlą zostawać. No. Już miała kumpelkę. Zobaczcie, co ja zrobiłam. Taki mam ładny obiektyw. Piękne szkło. Całe szczęście się nic tutaj nie stało. W ostatniej chwili złapałam go i niestety dotknął ziemi. Widzicie, tutaj pękło to całe to skrzydełko. Żałoba w domu. Żałoba w domu, dokładnie. No, dobrze, że się taka, nic temu nie stało, dobrze, że się nic, no tutaj, obiektywowi nie stało, no, no. Bo to wiesz. No. No nic. Będziemy z tym jakoś żyć, Marek, prawda? Nie, no wiesz, no po świętach ja wezmę... O, patrz, jak ten gubi ostrość. Patrz, w ogóle ostrości nie może na ciebie złapać. Serio? O Jezu, czemu tak? Może jest zrobione, pokaż, może się zmieniło. Dobra, mi na... dobra, dobra, jest lepiej. No widzisz. Misia. You can Vicky, Tata and Oyo and you all can sleep with. Wszyscy mają sobą spać? Tak. Okej. Okay. Oyo. Różo, Niozio. It's just gonna be you and me. Hey, by the